Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, nadszedł dzień, a raczej noc. No tak, raczej noc. Ale ogólnie nadszedł dzień, że tak powiem, otwarcia naszej tawerny. Zapłaciliśmy ostatnio dużo kasiorki. No ale miejmy nadzieję, że będzie się to opłacać i będziemy mogli w końcu coś zacząć, może i sprzedawać w naszej tawernie? No właśnie, ciekawe jak to wyjdzie i ciekawe na jakiej zasadzie będzie to funkcjonować. Wybudowano tawernę, Horadu rzuci teraz śmierci. Dzięki, nie ma problemu. Mamy własną tawernę w takim razie. Użyjmy sobie tego wyposażenia, ukochany domek. Nie, to chciałem. Pod martwym kuniem. Horadryk, co mi tam powiesz? Nic. Czyżby ceny podniósł? Nie. Ale być może będziemy u niego kupować zaopatrzenie, co wy na to? Ciekawe, czy to się w ogóle opłaca. Dobra, zobaczmy tą naszą tawernę. Czy w ogóle jest ta tawerna? Jak wygląda ta tawerna? To jest najważniejsze. Jak wygląda ta tawerna? Dobrze to były wydane pieniądze, czy raczej nie? Coś jest. Jest i nasza tawerna. Jak to wygląda? No tak 2 na 10. Wejdź. Ło! Ciekawie. To ma niby być tawerna? Kurde, blaszka lesiara. Gdzie trubadur? Gdzie plotki i napitek? Gdzie barman z błyskiem w oku? Rozważam w tej chwili różne kandydatury i... Jesteś jak dziecko we mgle. Zajmę się tym za ciebie. Twoim zadaniem jest wykonać drewnianą kukłę barmana i ustawić ją tutaj. Wykonaj lalkę barmana. No dobra. Udaj się do pracowni i ją wykonaj. Dalej. Zachowaj pytania na potem. Do pracowni, tak? No ale dobra, pokaż mi jak to w ogóle wygląda, bo tu mamy kuchnię, tak? Rozumiem? Ciekawe. I tutaj możemy gotować fajnie. Tutaj też gotujemy. Kanapki. Pieczenie, chleb, kapusta. Kurde, ile rzeczy. Może być ciekawie, może być bardzo ciekawie. Co my tutaj mamy? Regał na skrzynki. Nas na razie nie interesuje ani kici. Tego nie możemy. I tutaj coś mamy. Nic nie mamy, jeszcze nic nie mamy. Niestety. Dobra, ukochany domek. No i co, mamy wykonać chyba w tej chwili tą olipkową naszą kukłę. Gdzie ta kukła jest? Właśnie, lalka barmana. Złożone części. Przy okazji może sobie zróbmy ten żelazny pancerz. Dobra. Może być. Właśnie, bo mamy tu jeszcze dużo rzeczorków. Czy to się wykonało? Ja tutaj mam w skrzynkach już rzeczy. Ano mam? Chyba mam. A może nie mam? Chyba nie mam. No dobra, ale to nie problem. Zaraz sobie to ogarniemy. Najpierw być może nie byłoby to złym pomysłem, żebyśmy odstawili w ogóle te patyki, bo tych patyków mamy od cholery i nie wiem w sumie po co my je nosimy. Chyba tak dla jaj. W ogóle wszystko mogę odstawić. O, i żelazny pancerz, dziękuję. Teraz jestem uzbrojony po zęby. Dobra, lalka barmana, 4 złożone części, to też nie będzie raczej problem do załatwienia, więc tak, tutaj 2. Ale to już ta energia nam spierdziała jak głupia. Nie starczy nam. Jest. Mamy coś tutaj do jedzenka? Czy nie bardzo? Kurde, nie bardzo. No kurde, nie bardzo. Ja mu wysprzęgliłem ze wszystkiego. Tutaj też nie. W ogóle znów dostałem od was opierdziel. W ogóle tutaj mamy tego kupca w końcu do zrobienia. Oczywiście też sobie za chwilę pójdziemy, damy mu te przyprawy. Nawet powiem więcej. My chyba to teraz zrobimy, bo ja zaraz zapomnę. Ja zaraz zapomnę i będzie znów problem. No tak, zaliczymy kupca. Uleczymy dziadygę, bo już mamy tutaj nie wiem nawet który odcinek, a na razie i tak nie zrobiliśmy żadnego progresu. Mam to lekarstwo. Masz, przyniosłem ci ten lek. Klotylda mówi, że to pomoże.
Niech to spróbuję. Posypię nim te smażone koniki polne. Ależ pyszne. Jeszcze smaczniejsze niż wcześniej. Strasznie ci dziękuję. Skąd wziąłeś ten cenny składnik? Sam go zrobiłem. Potrzeba było trochę alchemii i odrobina chłopskiego rozumu. Ciekawe, ciekawe. To otwiera nowe możliwości. Ten smak może otworzyć wiele drzwi. Może nawet bramy zamku. Wyglądasz mi na rozsądnego faceta, któremu mogę zaufać. Jasne. Mam marzenie. I cieszę się, że jesteś w nim po mojej stronie. Czas, byśmy sięgnęli po naszą należną nam sprawiedliwość. Znaczy, po to, co się nam naprawdę należy. Aby do tego doszło, muszę zostać zarządcą królewskiej kuchni. Oraz oczywiście głównym testerem jedzenia. Zapewni mi to ogromną władzę. A w dodatku spróbuję całego tego pysznego jedzenia, na które stać wyłącznie króla. A co to wszystko ma wspólnego ze mną? Pieniądze. Zarobimy krocie. W takim razie do dzieła. Aby osiągnąć mój cel, musimy wygrać bitwę na dwóch frontach. Po pierwsze, musimy opanować targ z wysokiej jakości pożywieniem w mieście. Po drugie, musimy przekupić członków Rady Królewskiej. Muszę zorganizować obiad dla kilku członków Rady Królewskiej. I potrzebna mi będzie twoja pomoc. Musisz przygotować pyszne jedzenie dla 5 osób. Zrób jakieś przekąski, danie główne i deser. Ale wszystko musi być najwyższej jakości. Czemu ja? Zupełnie nie znam się na tym całym gotowaniu. Nikomu innemu w mieście nie mogę zaufać. Stawka jest zbyt wysoka. Czemu sam ich nie przygotujesz? Co ty gadasz? Jestem smakoszem, a nie kucharzem. Nie martw się, dasz radę. A przyprawa, którą zrobiłeś, pozwoli uczynić ten obiad niezapomnianym. Okej. Spaję tu po troszeczkę, spaję nasiona, to już wiemy gdzie, to już wiemy. Handluj, co ty masz? Nic nie masz ciekawego. Nasiona winogron masz, kolego, ja to zabieram. 8 sztuk. Też 8 sztuk. No 11 może być. Topnieje taka sama jak głupia. Dobra, ukochany dom. Tylko tak, ty nie masz tyle staminy, nic a nic. Nic a nic, staminki nie masz. Ladon Shiro. Tu widzę, że jeszcze są jakieś dżdżdżdżdżdżdżownice. Draki. Zabierzmy sobie oczywiście. Dalej torfik. To na razie zostawmy gdzie jest. No i marchewki. Marchewki są dla mnie priorytetowe pod tym względem. Musimy zrobić dużo kotlecików z marchwi. Mega dużo, mega, mega. Dobra. Gotujemy. Pieczone jabłuszka, nie. Smażone grzyby być może. 25 sekund za jedno. 35. 15. A w sumie możemy to zrobić w ten sposób. Niech to się ładnie ogarnie. A my może. Nie bardzo. Nie mamy co. I tak musimy czekać, i tak musimy czekać. No dawaj, przemysł jedne. Nie, jeszcze nie. To nie. Gadająca czaszka jest tutaj. Sprawozdanie handlowe. Tu widzę, że możemy też coś robić. Szafka z artefaktami. Stół do tawerny. Tego nie trzeba zrobić sporo. Menterfest. Dużo wiary, gwiazdka reputacji, której jeszcze nie mamy. Dobra. Wracamy do ukochanego domku. Tutaj widzę, że już mamy grzyby. Oczywiście sobie je zjedzmy. Za dużo tych rzeczorów tutaj teraz. To sobie odłóżmy. Na razie te jelita też możemy odłożyć, więc luz. Już więcej nie mam. Kwas dla astrologa się oczywiście przyda. Pamiętam o tym, jestem spokojnie. Okej. Okay. Teraz ty. Ale chyba mi nie starczy energii. A jednak starczyło, dobra. Mam cię. Gadająca czaszka. Umieść. Dość toporna robota, ale się nada. Bletek, pora na ciebie. O, Bleciu. Bletek, jesteś pewien, że to dobry pomysł? Jeszcze więcej utyskiwań. Zastanów się tylko. Może pracować całodobowo.
Zna wszystkie plotki i pogłoski. Bratek został twoim barmanem. Bez pensji, niewolnictwo, skądże? Jest z drewna. A oprócz tego ma 30 lat doświadczenia jako barman, świetnie. Zdaje mi się otruł po prostu tym koktajlem. I rzecz najważniejsza, nie oczekuje wypłaty. Genialne, nieprawdaż? Brzmi sensownie. Porozmawiaj z nim. Będę ciebie czekał w tutejszej piwnicy. Witam nowego barmana. Wspólna praca będzie prowadziła przyjemnością. Żadnej pensji i ubezpieczenia czy urlopu? W życiu. Przyczynam strajk. Miłego dnia. Cześć. Dobra, jesteś całkiem sam. To taki z ciebie utalentowany barman podzieli się ze mną szczegółami? Oczywiście. Tawerna jest niczym bezbronny kwiat. Tak. Twoim obowiązkiem jest dbać o nią jak o swoje dziecko. Dlatego pamiętaj następujące. W piwnicy znajduje się kuchnia i spiżarnia. Alkohol znajduje się na paletach. Alkohol z palet sprzedajemy przez całą dobę. Musimy dopilnować, żeby się nie skończył. Brzmi sensownie. Klienci kupują alkohol i zażywają życia, ale lubią tawerny dobrej jakości. Więc im wyższa jakość tawerny, tym więcej klientów do niej ściągnie. A im więcej klientów, tym większe pieniądze. Och, już nie mogę się doczekać pijactwa, dzikich wrzasków, awantur. Będzie pięknie. Na dobry początek umieść piwo na paletach. Tylko my piwa chyba nie mamy, nie? Zresztą masz na stanie, nic nie masz na stanie. Powiedz mi jeszcze raz o alkoholu i paletach. Dobra, to samo co było. Idziemy zobaczyć. Dzień dobry. Tylko jeszcze raz do ukochanego domu. Wiem, że chcieliście zobaczyć, co tam już było, ale sobie wstawmy przynajmniej powolutku te kotleciki z marchwi, żeby one już się gotowały. Bo zaraz będziemy bez staminy całkowicie. A chciałbym sobie jeszcze zrobić te stoły, nie stoły i tak dalej, więc to się przyda. Dobra, teraz mogę iść do gadającej czaszki. Ktoś tu jest. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Proszę się przesunąć. Nie wiem, po co tu przyszłaś, ale okej. No dobra, no i co? Jesteśmy tutaj i nic nie widzę. Możemy gotować. Buduj regał na skrzynki. Potrzebujemy drewnianej belki, deski i gwoździ. Odpuściła sobie? Nie. Ale przychodzą, widać, że przychodzą. Stoły by się przydały. Deski i gwoździe. 8-8. Czy ja mogę na przykład dać ci coś? Nie wiem, to? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale okej. La ukochany dom. Będziemy sprzedawać kotleciki z marchwi. To jest dobry plan. Dobra, 8 desek, 8 gwoździ. Na pierwszy stół, 7 desek. No, prawie. To zróbmy więcej desek. Myślę, że wszystkie. Będziemy mieć od cholery desek. Ale stamina do spierdziela przy tym, jak nie wiem. Pyk i koniec. To se poszalał. Proszę mi dać kotlecika kolejnego. Dziękuję. I właśnie dlatego chciałem dostawić sobie na szybko staminkę. Pyk. I gotowe. Tutaj powkładajmy, póki jeszcze jest. A? I dobra. Ostatnie pyk. I git. Teraz będę potrzebował pewnie gwoździ. Teraz sobie dwa stoły zrobimy. Co mi tam? Czy mi starczy? Weźcie dwie deski na luzie. Kurde, blaszka, gadająca czaszka. Tu do towerny. No i elegancko. Teraz są na minusie, jakoś towerny. Tyk. Już jest... Jeden do przodu. No i pyk, dyszka. Zrazu lepiej. Robi się przytulniej, nie powiem, że nie. Teraz tutaj. Tu musimy zrobić 6 palet, 8 gwoździ, 4 belki. I potrzebuję 12 desek, 8 belek. 8 belek. O, kolejny kotlicik. Dobra, zaczyna być już przyjemnie. 8 beleczek. Ile mamy? 6 beleczek. Czyli jeszcze dwie musimy zrobić.
6 deski nie chcę, to się chyba tu robiło. Złożone części potrzebne. No zróbmy. 8 gwoździ i 8 desek. Tak? Kurwa, nie wiem. A? Ile mam desek? 6. Czyli jeszcze możemy sobie zrobić kolejne 6. Nie wiem, ile było potrzeba. Dobra. Ja mam pamięć złotej rybki, wy już powinniście to wiedzieć. Wy już powinniście to wiedzieć, że mam pamięć złotej rybki. Nic nowego. A? Gadająca czaszka. No i tu sobie już klientela siedzi. Czy coś my tu już przydaliśmy? Jeszcze nic. Łee, nic. Zupełnie. Dobra, regał na skrzynki. Jeszcze jedną mogliśmy zrobić, ale git. Niech będzie tak. Tam jakoś dużo tych półek nie potrzebujemy w tej chwili, więc los. Starczy na razie tyle. Dobra. Zrobiłem. Tylko... A, teraz mam pewnie alkohol włożyć, nie? No to dobra. Pod martwym koniem. Siema, słuchaj, jest taka sprawa. Ty masz po 35 silverów. Dobra, kupimy sobie za 5. Albo nie. Kupimy jeden za 35 po prostu. Zobaczymy, po ile sprzedamy. 35. Chwilę pamiętaj. Chwilę pamiętaj. Dobra. Quest zrobiony. No, coś już idzie. Coś idzie. Co do piwa na paletach? Umieściłem piwo na paletach tak, jak prosiłeś. Dobra robota. Jakieś pytania? Co to za pasek z gwiazdkami obok ciebie? To pasek reputacji. Napełnia się z każdą sprzedaną kroplą alkoholu. I całkowite napełnienie przyzna ci gwiazdkę reputacji. Gwiazdka reputacji? Co to takiego? To proste. Gwiazdki reputacji umożliwiają organizację wydarzeń w tawernie. Na co nam wydarzenia? To kupa zabawy. Wydarzenie to najlepszy sposób na zabawianie innych i zarabianie pieniędzy. Ciekawe wydarzenie może przynieść większe zyski niż kilka tygodni bez niego. W jego trakcie można sprzedać mnóstwo jedzenia i alkoholu. Powiedz mi więcej o jedzeniu. Jedzenie musi być odpowiednie do wydarzenia. Na nieodpowiednie też znajdą się chętni, ale znajdzie się go znacznie mniej i za niższą cenę. Jak mogę rozpocząć wydarzenie? To proste, choć będziesz potrzebować gwiazdek, reputacji, ulotek i odrobiny wiary w siebie. Dzięki, Bletek. Do zobaczenia. Dobra. Tutaj się nic sprzedaje, chyba mu to zabiorę. Coś się sprzedało? Nic jeszcze. Jeszcze nic. No to czas naprawdę chyba się wziąć za ważenie piwska. Czas się wziąć za ważenie piwska. Innej tutaj nie widzę. Innego wyboru. Miel i zboże, tak? No w sumie nie jest to jakieś trudne do zrobienia. Miel lepszej jakości równa się po prostu lepsze piwo, okej. Okay. A czy my przypadkiem już nie mamy chmielu i... No pewnie, że mamy. Znaczy nie, chmielu chyba nie mamy. Uje, niestety. Pady rolne, marchewki. W ogóle chyba nam się skończyły marchewki, jeżeli chodzi o... Dobra, to sobie tu sieć. Jeżeli chodzi o... I widzicie, zmieniam słowa. Jeżeli chodzi o trupy. O to mi chodziło. Dokładnie, chodziło mi o trupy. Mamy konopie, nie mam chmielu. Niedobrze. Dobra, kolejne odpady rolne. O, Dawik. I myślę, że winiacze będziemy musieli też zacząć robić przy okazji. Kurde, nie wiem, czy to się opłaca, naprawdę. Nie wiem, czy nie lepiej jednak sobie samemu sadzić to wszystko. Takie mam wrażenie. Wzmocniony nawóz.
A chyba jednak tego jełopa to wezmę gdzieś indziej. I tu mogę sobie zrobić z tym czasem, żeby szybciej to po prostu szło wszystko. To nie jest to jakoś dużo roboty z tym. Czas i lepsza jakość. Tylko mówię tyle, że ciężko jest z tym robieniem tych nawozów. To jest bardzo lipne. Powiedziałbym, że nawet mega lipne. Pionomarchwi. Pionomarchwi. Kurwa, no i widzicie, i tutaj już jakoś straciłem. To jest głupie. To jest naprawdę mega, mega głupie. Że nie możemy sobie tego tak naprawdę zapisać, żeby on cały czas tego używał. Naprawdę mega głupie z tym sadzeniem. Tam już wszyscy będą słabszej jakości i pewnie mi nie starczy już nasionek. Pewnie już nie. Znaczy może teraz jeszcze starczy fakt faktem, ale już na następny zakres czasowy niestety nie. Dobra i ostatnie. Teraz w sam raz. Dobra, chmiel. Trzeba kupić trochę chmielu. Gdzie my to możemy kupić? Winnica, obóz. Źródła węglowa, nie. Rolnik. Czy ja u rolnika mogę kupić chmiel? Handluj. Na pewno będę chciał buraki kupić. Buraki, cebulaki. Ale chmielu nie mogę kupić. Ktoś tu ważył piwo? Może u Klotyldy? Idziemy, wiedźmy. I teraz wyobraźcie sobie, że miałbym to szukać. To byłoby przejebane. Sadzonka porzeczki. Sadzonka jabłoni. Moglibyśmy też to zasadzić za chwilę. Nie, no nie ma. Tak sobie teraz patrzę jeszcze mniej więcej, które rzeczy. Aktywowany proszek. Mogę, że można byłoby kupić ten jeden. Daje niebieskie pypki. I te dwie jabłonki może, co? Za 6 silverów. Jeden proszek. A nie masz miejsca, Shiro. Nie kupisz. Jak zwykle. Jak zwykle. Dobra, obsukajmy przy okazji też te rudy, bo one chyba już... Nasze zombiaczki nie mogą chyba nic robić. Teraz co przyjemniej. Okej. Okay. W ogóle węgiel chyba jest nadal wydobywany. Dobra, części, reszta również niech tu sobie wlecą. Coś wrzuciłem chyba przypadkowo. Tak, to. Te pszczoły chyba też. No tak, to chyba wszystko jest tak, jak być powinno. Dobra. To też sobie tutaj wrzućmy. Pyk i gotowe. Pyk i gotowe, dobra. Następna czynność, którą będę chciał zrobić, to oczywiście jest wywalanie tego z ekwipunku. Nie pamiętam, gdzie się kupował chmiel. Oho. Zboże, no nie mamy w ogóle tego. Na pewno sobie wezmę to i na pewno sobie wezmę nasiona winogrona. Gdzieś tu była winnica. Tu była. No i powiem wam, że tutaj ogarnąć ten pierdolnik będzie ciężko. Dobra, nawóz. Dużo nawozu. Nie będą te lepsze. Tu niech będą te lepsze. No i pięknie winorośla sobie już będą teraz rosły. Elegancko, moi drodzy. No i fajno, niech sobie rośnie. Jeść nie chcę. Ups, przepraszam was za to. Jak zwykle. Jak zwykle, Shiro oczywiście musiał. Już wyciszony telefon. Okej.
Okidoki. Teraz pytanie, bo tak, to jest ogólnie domek taki, wiecie, rozpieprzony, nie? To był chyba też cmentarz. Dobrze pamiętam? No jest. Ja go tutaj ulepszyłem chyba nawet. Tutaj z tym już nic nie mogliśmy zrobić, prawda? Prawda. Tutaj w takim razie wychodzi na to, że był ten właśnie dom naszego inkwizytora. Wydaje przynajmniej. O! Co to za złote? Chyba był bug tylko. Nieważne. Nieważne. Czy mamy jakiś interes naszego kolegi jeszcze? Uda nam się zobaczyć. Zdobądź ten Chronomikon. Nie mamy tego jak. Czyli musimy czekać na... na naszego kolegę. Astrologa. Musimy mu oddać kwas i zestaw naprawczy. I zestaw naprawczy. Dobra. Następnie... co następnie musimy zrobić? Noc jest. Tu jeszcze jest nocka. Sobie rośnie, niech sobie rośnie oczywiście. Mamy jeszcze to. Nie wiem, naprawdę go zaraz chyba wywalę stamtąd, bo to jest nieopłacalne. Pędraczki i reszta również tutaj sobie notuję. I zobaczmy, które teraz postacie są potrzebne. Tutaj inkwizytor, wykonaj srebrne wino dla strażników. Odciągnij strażników inkwizytora na wzgórzu wiedźm. To na razie jest niepotrzebne. Mhm. Zdobądź nieco kwasu, by przeczytać drugą część pamiętnika. I zdobądź narzędzie naprawcze, by przeczytać drugą część pamiętnika. Ok. Kwas mamy, zestaw naprawczy jeszcze niestety nie. Myślę, że tego zestawu naprawczego to raczej długo... kurwa, widzieliście to? Oj. No właśnie. Teraz na lipa jest pod tym względem. Naprawdę mega. Wkurza mnie to. Mega mnie to wkurza. Teraz to. Jeden torf mamy w dupę. Chyba tam dwa razy nawet dałem. Nie mogę. Marnotrawstwo totalne. A tutaj to zmarnowaliśmy. To już dwa w dupę mamy. Nieważne. Nieważne. Dobra. Następna rzecz to będą oczywiście buraczki. To też mamy do questa, więc tym bardziej. Zboże, konopie i kapusta. Kapusta. Kapusty już nie ma. No to zboże. Konopie może na razie sobie nawet odpuścimy. Chyba i tak, dobra, na jedno mi starczy, no. Powiedzmy. To jedne konopie sobie zasadźmy. Nie to. I niech rośnie, chyba że tutaj damy radę jeszcze zrobić. Konopi nie widzę. Konopi nie widzę. Dobra. Następnie. Odłożymy sobie oczywiście nasze nawozy, bo to też zajmuje nam sporo miejsca. 36 marchewek możemy dać do naszego osiołka. Pytanie, czemu on nie przyjeżdża? Dlatego, że mamy zwłoki. Tak, my po prostu mamy zwłoki już. Dwie sztuki, że tak powiem. Mamy tego za dużo. To musimy wszystko spalić. To w ogóle sobie tutaj leży już od jakiegoś czasu chyba. Nawet nieruszane. Oczywiście, że nie. A fajne zwłoki były. Włomek grzechu. Fajne zwłoki były. Niestety były. Pamiętam, jak się robiło ten sok zombie. Można byłoby więcej ich zrobić. No chyba wiara jest potrzebna. No właśnie, również naskoczyliście na mnie. Naskoczyliście. No nie dziwiłem się, no bo macie rację. Od razu, jak tylko widzimy naszego kolesia,
tego kapłana od razu robić sobie po prostu bez żadnego ale mszę, nie pierdzielić się, żeby właśnie nie zapominać tak jak do tej pory to robiłem. No i w sumie macie rację, to jest bardzo dobry sposób na to. No i git. Wszystko. Weź zwłoki. Ale weź zwłoki i wyjdź. Bo my tu nie mamy, kurde, przygotowanego nic. Musimy sobie opołów porobić. To też oznacza, że musimy z kopalni przenieść nasze zombie. W sumie jednego możemy przenieść. Przejdziemy tego. Miejsce składania ofiar, pracownia alchemiczna. Miał być tu. Rąb. No i ciebie też zabierzemy stąd. Bo widzę, że w sumie to jest na razie dla nas nieopłacalne. Dopóki nie będziemy mieć złotego, to chyba się nie opłaca. Tak, oni sobie we dwójkę tutaj będą chodzić, pracować. Będzie git. Udewna nam, jakby mi patrzeć, brakuje non-stop. Dobra, ule sobie ogarniemy również, no bo to są pszczółki za darmo. Nie zawsze, ale po części. No, gdyby jeszcze Shiro miał miejsce, to by było dobrze. A, możemy tak z połowy zostawić. Kolejne kodyciki wpadły, Jezus Maria. Dobra. Weźmy to. Weźmy sobie może do uli, do pasieki. Kolejna była, jakby nie patrzeć. To tutaj nam nic nie wyleciało. Potrzebujemy 10 pszczół, to jest dużo. Mega dużo. Dobra, pracownia alchemiczna może, co? Już nic nie ma. Mózgi jelitka również by się przydało stąd wziąć. Dobra, pracownia alchemiczna. Za mało tu miejsca na to mam wszystko. A, to musimy pracować przy tym, no ta. No tia. Dobra, to poróbmy trochę tego. Pozbędziemy się tych jelitek przy okazji. A? No, bo tych jelit naprawdę jest dużo. Mega dużo. Można by było te jelita w końcu, wiecie, jakoś sobie poogarniać i być może nawet posprawdzić, które są dobre, które są złe. To było tu. To sobie odstawmy. Pas zostaje na razie, bo się przyda. Olej z nasion też w sumie nie jest nam jakoś super potrzebny, ale niech zostanie. Jeść nie chcę. Kura, muszki, kości, dobra. Tutaj też sporo tego mamy. Odłomeczki sobie też zostawimy. Kurde, naprawdę, no przydałaby się jeszcze jakaś skrzynia. Ale nie mam nawet miejsca chyba na pień. Nawet nie mogę chyba pnia zrobić. A, ciekawe. Mega ciekawe. Dobra, ukochany domek. O, tu jest jeszcze więcej tego. O Boże, za dużo. To jest wszystko ukończone? Nie, tu nic nie jest ukończone. To kurde, problem jest taki, że my nie mamy niebieskich pypków. Ja nie wiem, czy ja nie kupię nawet tego w... czy u tego naszego ostroga. Nie wiem, czy nie będzie nawet lepsze. Rolnik, nie. Młyn. Handluj, co ty tu masz? Tylko i wyłącznie mąkę i masz chmiel. Ale nic więcej.
pod martwym koniem. Czy Horadryk ma nam coś do powiedzenia? Niestety nie. Czy sprzedało się coś? Coś się sprzedało. 35. Czyli tyle samo, co daliśmy. Ale to w sumie git. Ramię nam rośnie, nie? Czy my kupiliśmy za 30? No to było chyba srebrne. Dobra, może być i tak. Nie wiem, czy dobrze robię, ale... Zapytam. Dobra, paletki są, wszystko jest, piwko sobie leży. Trochę tego też mamy. Niech się sprzedaje. Niech się sprzedaje, moi drodzy. Dobra, jakie mamy następne questy? Do kwas to mamy. Spotkaj się z Mietkiem w piwnicy tawerny. O, właśnie tego questa jeszcze nie zrobiliśmy. On chciał z nami gadać. Mietku, co jest? Co do wehikułu? Powinienem teraz zburzyć ścianę, żeby zdobyć wehikuł za frajer? Czytasz mi w myślach. Dobra. Pyk. Musi być na nim jakiś przycisk. Wciśnij go. Jest tu szkielet. To ten grabarz wynalazca. Nie zawracaj sobie nim głowy. Wiesz, jak skorzystać z tego urządzenia? Poprzedni grabarz nie pozwalał mi się do niego zbliżyć. Musi być tu jakaś instrukcja. O, widzę ją. O tam. O, uwielbiał spisywać instrukcje. Działa. Musimy tylko umieścić artefakt w tym otworze. I ujrzymy zdarzenie z przeszłości. Artefakt? To staje się pogmatwane. Instrukcji musi być... Musi się znajdować inwentarz... inwentarz artefakt? Tak przy okazji, niepoprawna kolejność artefaktów mogłaby wywołać apokalipsę. Tutaj zamieścił kompletną listę. Poprzedni grabarz wykonywał lwią część badań. To jest napisane. Pierwsza jest figurka prawdziwego boga. A Wehikuł mówi, zobaczmy, posiadasz figurki Horadryk. Pogubiłem się. Wyłożyć to jaśniej. Zabierz figurkę Horadrykowi i przyniesie ją tutaj. I zajmij się tym trupem. Kto tu jest grabarzem? Ty czy ja? Już, już. Chodź, chodź, kolega. Zobaczymy w ogóle, co on tam ma w środku. Być może będziesz naszym zombie. Jak będziesz ładny, to może, może. Dzień dobry. U, jesteś piękny. Dwa mózgi masz? On ma dwa muszczki. Kurde, i teraz strach w ogóle cokolwiek mu wycinać. Strach mu cokolwiek wycinać. Spróbujmy czaszkę. Dobra, odzyskaliśmy to, co chcieliśmy. Serce możemy mu wyciąć. Już serce nie wiem, czy przypadkiem mu nie zrobi tego kuku. No nie. Jedna biała, jedna czerwona. No energii, no jak? Może jelitka? Trochę się boję, ale okej. Uuuu. No nie. Trzy białe, jedna czerwona. O i teraz, które to były? O matko. To były te. To mi chyba jedną białą uwali. Może kości mu wytniemy? Dobra, no nic się nie stało w sumie. Jakąś inną kość może mu wtrynie? No kości chyba nic nie dawały. No skórę można, ale... Ojej, nie, nie, nie. 5-2.
Boję się, że jak jeden mózg wytnę, to w sumie się nie skończy do... Ale... Aj, nie wiem, czy nie spartuję czego. Błąd chirurgiczny. Oj, lipa. No lipa. Fajny trupek. Fajne trupiszcze, ale no szkoda, że nic z tego nie wyszło. Ja mu wyekstrahuję ten mózg jeszcze. Ten mózg akurat nic nie dawał. Ciekawe. O, ale mogę mu kolejny mózg wtrynić. Ten jeden chyba odejmował. Nie, bo on teraz w ogóle mózgu nie miał. Dwa błędy chirurgiczne, świetnie. Cztery, jeden. Nie. Do dupy. Próbujmy jeszcze mu ten włożyć, ale to pewnie też nic nie da. No nie. Dobra, on to standardowo. Standardowo. Mamy tylko to. I idziemy go palić, dziada. Dziadu, pal się. Dobra, tylko tak, jeszcze tutaj musimy sobie troszeczkę drewienka ogarnąć na opał i będzie git. Na polano, przepraszam, nie opał. Walim to pięknie. W ogóle zobaczcie, ile mamy pypków czerwonych i zielonych. To coś pięknego. To niebieskich nie ma. To jest dzień astrologa. Widzę, spokojnie. Mam ci ja kwas? Mam ci ja kwas. I to był... Pokój Euryka? A, to jest ten Euryk, okej. Dobra, mam kwas. Oto kwas, powinno być go aż nadto. Okej. To z Necronomiconem. Niezbyt. Nic silverów. Ja bym nawet wykupił to w ten sposób. Na razie tak, jedną kupmy. Użyj. I kupmy drugą. I tą też użyj. Dobra, i z tobą już na razie mam spokój, musimy zdobyć te narzędzia naprawcze, ale to jest dziwne, bo patrzcie, nie możemy w teorii zdobyć Necronomiconu bez narzędzi naprawczych, a narzędzi naprawczych bez Necronomiconu. Ciekawe. Dobra, techniki. Ile mamy pewciów? 102. To na razie starczy. Co my tutaj chcemy? Destylator dwójka. Bo właśnie chodzi o to, że ja tutaj zbytnio nawet nie mam... Nie mam nawet co brać. Może te kamienne nagrobki byłyby fajne, bo jednak to udoskonalenie cmentarza może nie być głupie. Wygodna ławka kościelna, to sobie weźmiemy na pewno. Konfesjonał 2. Kamienny ołtarz. 250 pypków, no porąbało was? Ja pierdzielę. Drewniany modlitewnik i trawnik. Dobra, weźmy to. Rzeźbione nagrobki. Może być i to. Czy mi coś się tu przyda? Winiarstwo. Trochę zjebałem to. Kilka cydru. Bo ja chciałem na te złożone nawozy, kurwa, iść, a ja nie zrobiłem tego i znów spartoliłem, jesz. Dobra. Trudno. Wszędzie niebieskie pypcie. Wszędzie. Totalnie wszędzie niebieskie. Naprawdę nie wiem, jak możemy teraz to ogarnąć. Wszędzie potrzebuję tych niebieskich.
Nie wiem. Miejsce na latarnię, kowadło 2. Stalowe narzędzia na pewno by nam zaoszczędziły, jeżeli chodzi o... O durability. I nie tylko w sumie. Dobra, nie jestem zadowolony z tego, co zrobiłem, no ale trudno. Już i tak tego teraz nie naprawię. Pracownia alchemiczna. Musimy sobie to podnosić wszystko. Już skóry i tak w sumie nie mogę ogarnąć zbytnio, ale okej. To możemy odnieść. Kurwa, naprawdę nie ma miejsca na to wszystko. Będę musiał ogarnąć mniej więcej, jak mogę rozwalać te jelitka i tak dalej, bo to naprawdę będzie... Znaczy rozwalać, jak mogę rozpoznawać te jelitka. Bo to będzie naprawdę na maksa użyteczne, jeżeli chodzi o produkcję zombie, to raz, a dwa... No, jakby nie patrzeć, pomoże nam również w cmentarzu, bo będziemy wiedzieć, co wycinać, czego nie. To by było nam mega przydatne. Mega, mega przydatne, bym powiedział. Dobra. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.